Hej, cześć, tutaj jest Maxena, są serii na moim kanale z gry Papers, Please. Tak, mam dużo serii na kanale i jeszcze żadnej nie skończyłem, znaczy skończyłem kilka. Ale tak, Papers, Please chciałem nagrać od dłuższego czasu i nie mogłem, ponieważ... znaczy, nie Steam. Co ja gadam na Steama. Action nie wyłapywał. I zrobiłem tak, że wziąłem, żeby nagrywał pulpit. I nagrywa pulpit, ale zrobiłem tak, że właśnie będzie nagrywał grę dla mnie i kamerę moją, dzięki Bogu. I zaczynamy nowy od pierwszego dnia. Gratulacje! Zostaliście wylosowani w październikowej loterii zakładowej. Celem niezwłocznego obsadzenia stanowiska zgłoście się do Ministerstwa Przepływu Ludności przy punkcie odprawy granicznej w Grestin. Wasza rodzina zostanie zakwaterowana razem z wami we wschodnim Grestin. Spodziewajcie się lokalu kategorii C8. Arstocka. Niech żyje Arstocka. Arstocka! Nareszcie otwarto przejście graniczne w Grestin. Minęło 6 długich lat. Czy MPL zapewni nam bezpieczeństwo? Rodziny znów razem. Ja nagrywam cię. Idź do pracy. 23 listopada 1982 roku. Okej, tutaj poczytamy Arstocka, Ministerstwo Przepływu Ludności, oficjalny biuletyn. Inspektorzy, witajcie w nowym miejscu pracy w punkcie odprawy granicznej w Grestin. Podbijajcie wizy wjazdowe w paszporcie i zwracajcie dokumenty patentowi. Granice mogą przekroczyć wyłącznie obywatele Arstocki. Niech żyje Arstocka. Narodowość, czyli Arstocka, czyli wszyscy mają, tylko ludzie mogą wejść, tylko ci, którzy są z Arstocki. Spoko. Będę musiał dźwięki na następny odcinek trochę zwiększyć. Właśnie mogę wrócić do domu. Arstocka. Arstocka. Niech wchodzi. Wchodzimy, panie. Proszę. Dziękuję. Niech żyje Arstocka. No ja to już źle. Idź, Max, do dupy. Dokument, proszę. Nie, nie idziesz, jesteś z Imporu. O, ja przyjmuję tylko za Arstocki. Do widzenia. Gra jest bardzo fajna. Będziemy coś nie robić. Jeden odcinek to będzie jeden dzień. Nie. Op. I sami do diabła. Grę przeszłam, zebrałem aż wszystkie tokeny nawet. Bo oglądałem te... oglądałem, jak to się nazywa, poradniki, jak zdobyć wszystkie tokeny. I zdobyłem i... Wiecie, za każdy token jest osiągnięcie. Ale na odcinku tego nie zrobię, ponieważ nagrywam. A wtedy jak grałem, to zmniejszałem po prostu grę na pasek. I po prostu patrzyłem, która osoba, w którym dniu, jaki, co mam robić. I zdobyłem wszystkie. Jeszcze 4 osiągnięcia mi zostały. Dokumenty, proszę. Jesteś Arstocka. Tu będą tacy ludzie jak Ezik. Z nimi na przykład... Ja z nimi nie lubię pracować, więc z nimi nie będę pracować. Czy nie, bo za to można iść do więzienia. Jest tu 20, a w ogóle 20 zakończeń. Mi się udało zrobić chyba 4 tylko zakończenia. I to przez pomyłkę w ogóle. Gra jest spokojna, nie jest jakaś strzelanina czy coś. Spokojnie jesteśmy na straży granicznej, potem dopiero się to wszystko rozkręca. Tak, możesz wejść, jesteś z Arstocki. Potem będzie dużo, ale to bardzo dużo sprawdzania. Już ja potem to czasami nie ogarniałem, miałem błędy czasem. Ale już teraz jestem ogarnięty. I wiecie, i wszystko już będę wiedział, jak robić. Pamiętam, że na trzecim dniu już mnie wywalili z roboty, bo miałem za dużo błędów. To tak, taka byka w ogóle była, się śmiałem, że jestem tak słaby, że już mnie na trzecim dniu wywalili, a tu jest chyba prawie 30 dni, czyli prawie 30 odcinków będzie z tej gry. Chyba 28, tam było coś takiego, nie wiem, nie spojrzałem przed chwilą. Chciałem już dawno wam zrobić tą serię, jak ją kupiłem, czyli jakieś kilka miesięcy temu już. Ładnych kilka miesięcy, naprawdę. Ale no właśnie, jak mówiłem, Action mi odmówił działania i nie działało, nie działa, nie działa nadal, tylko że teraz pomyślałem, że zrobię w trybie ekranu, że będę nagrywał. I najgłupsze...
No, koniec dnia. Okej, to co, kończymy tu odcinek. Taka oszczędność, pensja. I to tak. Więc kończymy tutaj odcinek, będzie to idź spać. Okej, więc to było na tyle w tym odcinku, dziękuję bardzo za oglądanie, jeżeli odcinek wam się podobał. Zostawcie w ogóle drugi. Zostawcie łapkę w górę za to, że nowa seria. Napiszcie coś w komentarzu. Mówi dla was Max i...